350 biegaczy z Dębicy, Rzeszowa, Tarnowa, Krakowa, Katowic, a nawet Warszawy wzięło udział w kolejnej dziesiątce z firmą Tikurila. W imprezie na krótkich dystansach wystartowali również najmłodsi mieszkańcy naszego regionu. 3, 2, 1, start! Dziesiątka z firmą Tikurila już na stałe wpisała się w kalendarz imprez sportowych w naszym regionie. Do Dębicy przyjechali miłośnicy joggingu niemal z całej Polski, aby zmierzyć się na 10-kilometrowej trasie wyznaczonej po ulicach naszego miasta. Tegoroczne biegowe święto rozpoczął niezwykle emocjonujący mini-maraton, w którym udział wzięło ponad 150 dzieci w wieku od 1 do 11 roku życia. Młodzi biegacze mieli do pokonania różne dystanse od 50 do 400 metrów i pomimo zaciętej walki atmosfera była zabawowa, pełna zdrowego ducha sportowej rywalizacji. Każdy z uczestników mini-maratonu otrzymał pamiątkowy medal, który z dumą prezentował swoim znajomym i rodzicom. Organizatorzy i gospodarze nie ukrywali zadowolenia z tak dużej frekwencji zarówno wśród najmłodszych, jak też dorosłych uczestników dziesiątki z firmą Tikurila. Widzę grupy z Tarnowa, Rzeszowa, Mielca. Widzę, wszyscy się znają. Ja obserwuję tutaj portale, tam gdzie się pisze o biegach i to są osoby, które biegają jak nie dwa razy w miesiącu, to przynajmniej raz w miesiącu są. Tak znają się, wiedzą, na ile kto ma siły. Także myślę, że fajna zabawa, fajnie, że jest bieg dla dzieci, dla najmłodszych. To już jest też taka zaproszenie kiedyś w przyszłość dla tych milusińskich, że sport to zdrowie naprawdę. W zmaganiach udział wzięli również niepełnosprawni, którzy mieli do pokonania 7-kilometrowy dystans. Pogoda nie sprzyjała uczestnikom dębickiej dziesiątki z firmą Tikurila. Temperatura była bardzo wysoka, było parno i duszno, a biegacze narzekali na bardzo gorący asfalt. W trosce o bezpieczeństwo zawodników organizatorzy przygotowali na trasie 3 punkty z wodą oraz kurtynę do schładzania się i orzeźwiania w trakcie biegu. Jednak pomimo pogodowych utrudnień niemal wszyscy ukończyli bieg. Ostatecznie pierwszy do mety dobiegł Paweł Smendowski z Rzeszowa, który pokonał trasę w niewiele ponad 32 minuty. Natomiast najszybszą wśród kobiet okazała się Mielczanka Katarzyna Nagaś, która bieg ukończyła z czasem 44 minut. Każdy uczestnik, który dobiegł do mety, otrzymał wyjątkowy medal w kształcie barwnej koszulki, a na zwycięzców czekały dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne. Za pierwsze miejsce jest kwota 400 zł, za drugie 300, a za trzecie 200. Są nagrody, premie po 250 zł również i jest jeszcze, będą nagrody indywidualne. Dziesiątka z firmą Tikurila to z pewnością trafiony pomysł realizowany już od kilku lat w naszym mieście. Impreza jest okazją do wspólnej aktywności, sportowej rywalizacji, ale także do wzajemnej integracji i doskonałej zabawy na świeżym powietrzu. Zawodnicy zgodnie podkreślali, że wynik był ważny, ale najistotniejszy jest ruch i zdrowo spędzony czas wolny w gronie przyjaciół i rodziny. Wszystkim uczestnikom tej imprezy, a szczególnie najmłodszym zawodnikom, którzy wzięli udział i ukończyli bieg, zdecydowanie należą się gratulacje. Niektórzy poprawili także swoje życiowe rekordy. Jest to piąta edycja naszego biegu, który wspólnie z Klubem Maratończyk organizujemy i nie jest to ostatnia edycja, zapowiadamy i już z góry zapraszamy na kolejne edycje. Dłuższa relacja z tego wydarzenia już wkrótce na antenie Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR.